Siema, z tej strony Gofer. Sorry za ten głos, ale jestem chory i chciałem nagrać odcinek. Także dzisiaj wam pokażę, jak pobrać Kraka Redenchina. Także wchodzicie sobie na stronę Proces Hacker, pobieracie sobie tą wersję. W opisie dam wam link do pobrania pliku z Redenginem. I teraz tak, wchodzicie sobie w Proces Hackera. Musicie być na serwerze, to jest ważne. I musicie mieć full screena, nie możecie mieć full screena exclusive, bo wam skraszuje grę, jak będziecie chcieli do niej wejść. Także wchodzicie do Proces Hackera, szukacie 5M Game Process, GTA Game Process, klikacie na niego prawym, dajecie tą opcję, klikacie Inject DLL, teraz wybieracie ten plik. Sorry za to, ale jestem chory. Dobra, że teraz już macie, klikacie F8. Macie Redengina. Dobra, wchodzicie sobie tutaj w egzekutor, wklejacie ten kod menu, obojętnie jakiego byście chcieli. Ja wklejam sobie krasnoluda skida. Teraz klikacie execute i macie menu. Jak widzicie, wszystko działa, macie. Tylko minusem jest to, że ten menu się wyłącza po około 6 sekundach i musicie sobie jeszcze raz je injektować, jakby egzekutować. No i teraz zaegzekutowałem i mam je normalnie pod tabem. Self menu mogę sobie dać rewa. No jednak nie mogę, bo mają blokadę na serwerze, ale tutaj mogę dać sobie SP. No, widzicie sobie, z respiem BMX-a. Także jak widzicie, wszystko działa. Niektóre opcje mogą nie działać, ale to chyba zależy od serwera, więc no. Jeszcze mogę w sumie coś zrespić, jak się uda. Triggery. Co tutaj mogę w sumie zrobić? Jak widzicie, wszystko działa. Także jak chcecie, możecie sobie potrolować, porobić co chcecie. No, także zostawcie suba na kanale, lajka. No i ja się z wami żegnam, no i siema.